prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama wystąpił z przemówieniem do narodu, w którym powiedział, że Ameryka będzie bombardować Syrię, żeby zlikwidować kalifat. Jest to już siódme państwo, które zbombarduje amerykański prezydent, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Barack Obama do tej pory miał zerowe pojęcie, co zrobić kalifatem, ale w przerwie między rundami w golfa kalifat ściął głowę dziennikarzowi amerykańskiemu. Job approval, czyli aprobata dla pracy prezydenta, spadła do 38 punktów najniżej za jego prezydentury i Barack Obama sobie tę strategię przypomniał. Bombarduj i dozbrajaj. Ameryka będzie walczyć z kalifatem przy pomocy ataków z powietrza i dozbrajając rebeliantów w Syrii i przy pomocy tak zwanych nieżołnierzy. 1500 nieżołnierzy. Nieżołnierzy to jest dobre słowo, dlatego że tak ich nazywa Barack Obama i Biały Dom, dlatego że to nie są żołnierze w ich opinii, to są ludzie, którzy będą wspomagać armię iracką w zwalczaniu kalifatu i rebeliantów w Syrii w zwalczaniu kalifatu. Tych samych rebeliantów w Syrii, których jeszcze niedawno Barack Obama nazwał, cytat, farmerami, których dozbrojanie byłoby pozbawione sensu fantazją. Teraz ta fantazja będzie zwalczać kalifat i armia iracka będzie zwalczać kalifat. Ta sama armia iracka, która jeszcze niedawno na widok czarnej flagi kalifatu dawała dyla z pola walki i uciekała, gdzie pieprz rośnie. Moja ocena tego jest taka. Atak na niezależne państwo, jakim jest Syria, prezydenta Asada, bez zgody prezydenta Asada w obronie humanizmu na Bliskim Wschodzie, może dać sygnał Putinowi do symetrycznej interwencji na Ukrainie w obronie humanizmu w Europie Wschodniej. Dwa, tak naprawdę nie wiadomo, których rebeliantów Amerykanie będą wspierać i dozbrajać, bo przecież może się to skończyć tym, że oni będą dozbrajać tych rebeliantów, którzy raptem odkryją w sobie dżihad i przejdą na stronę kalifatu, albo będą dozbrajać tych rebeliantów, którzy, jak się teraz okazuje, sprzedali tego dziennikarza amerykańskiemu kalifatowi do ścięcia za 50 tysięcy dolarów. Trzy. Rebelianci w Syrii walczą z kalifatem, ale oni przede wszystkim walczą z prezydentem Asadem, co oznacza, że Ameryka walczy z prezydentem Asadem. A to zamyka drogę do współpracy Asada w zwalczaniu kalifata, a trudno jest wyeliminować jakieś zło, jakiś problem, który istnieje na terenie tego państwa, bez zgody tego państwa. A ta współpraca z Syrią była możliwa, bo taką współpracę sygnalizowało syryjskie MSZ. I cztery. Barack Obama przyjdzie do historii jako najgorszy amerykański prezydent, nie ma raz do tego cienia wątpliwości. To jest człowiek, który nie rozumie polityki zagranicznej, którego polityka zagraniczna nudzi. To jest aktywista społeczny, ideolog, którego interesują dekoracje i słupki popularności. Nie byłoby całej tej interwencji, gdyby jego job approval nie spadł do 38 punktów i nie było jesienią wyborów do kongresu. Walka z kalifatem potrwa minimum 3 lata. Za 3 lata Baracka Obamy nie będzie w Białym Domu. Kalifat ciągle będzie. Ale będzie on problemem nowego amerykańskiego prezydenta i o to Barackowi Obamie w całej tej sprawie chodzi. Mariusz Max Kolonko mówi, jak jest, Nowy Jork.